Albo ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Znajomy Królika, to jest Hearthstone 4, kampania Związku Kradzieckiego. Do wygrania wojny zostało nam tylko pokonanie Japonii, jeszcze ona tutaj nam się sprzeciwstawia. Tak sobie pomyślałem, że zamiast tutaj się męczyć w tych Chinach, to weźmiemy jedną tą dużą armię, 42 dywizje i przerzucimy ją prosto do Chin. Niech ona tutaj się nie męczy, do Japonii, niech ona się tutaj nie męczy w tych Chinach, tylko od razu ją wyślemy na wyspy. Razem z nowymi dywizjami oraz tymi 12, które gdzieś tutaj jeszcze z północy się przemieszczają, żeby tutaj troszeczkę ruszyć ten atak na Tokio, bo nasze dywizje ugrzęzły. Chyba trzeba będzie znowu wykonać ten manewr z flotą, żeby flota japońska skupiła się na naszych okrętach, a my w tym czasie sobie przetransportujemy dywizje. Bo jak je tak puścimy po prostu bez osłony, to chyba one zostaną przechwycone i zatopione przez wroga. Przynajmniej tak myślę. Ale zobaczymy, zobaczymy. Wow, co to za jakaś szalona dywizja tutaj puszuje? Co to jest? Czy ty chcesz, żeby się odcięli? No spoko, dobra. Jak mi stracisz tą dywizję żuków, to będziesz odkupywał te czołgi. Ale spoko. Bardzo fajna już produkcja ruszyła. W końcu, pod koniec wojny, zaczynamy wystawiać kolejne dywizje. Już kolejna się wystawiła właśnie przed chwilą. Martwi mnie tylko to, że nasze okręty, znaczy samoloty nie łapią okrętów wroga. To jest troszeczkę smutne. Nie ukrywam. Dobra, kolejny okręt się wystawił. Poczekamy, aż nasze dywizje podejdą tutaj. Nie, po prostu w sumie te czołgi mogli... Czekajcie, spróbujmy te czołgi wysłać. Jak te czołgi się tutaj dropną. Możemy? Bez bazy morskiej. Aha, bo ty nie jesteś w bazie morskiej. Dobra, chodź tutaj do bazy morskiej. Ten czołg też sobie może iść do jakiejś bazy morskiej. Zobaczymy, czy ty będziesz mógł sobie przepłynąć tutaj bez żadnych konsekwencji. Okej, ty zająłeś te wyspy? Nie, jeszcze jedna wyspa została się do zajęcia, okej. Dobra, zobaczymy, czy ty przepłyniesz. Mam nadzieję, ktoś nie ma rozkazu. Kto nie ma rozkazu? Aha, widzę, że ty zająłeś, wbiłeś się przez całe terytorium, teraz rozkazy się popsuły. No dobra, oni tutaj już puszują. Niech będzie. Ty się wycofujesz, tak? Na wybrzeże? Tak, wycofujesz się, okej, zajebiście. Ciebie też rzucimy do portu. Przepłyniesz? Dobra, wypłyniecie, na razie jest bezpiecznie. Na razie jest bezpiecznie, na razie jest dobrze. Okej. To widzę, że puszczyliśmy jedną prowincję, ale się wycofujemy. Fuck, chyba, że ty zdążysz. A jakbyś ty ich skontrował, to one niby na pewno zdążyli. Aha, wy nie macie zorganizowania w ogóle. Ale może ci zdążą. Może, jakoś, jakkolwiek, gdziekolwiek. Może. Chociaż te trzy dywizje pancerne niewiele zrobią, ale będzie na pewno łatwiej. Dobra, zdążyli, ale raczej tak ich wypchną. No, jak to wygląda statystycznie? 400 ataku! A ci mają 600! What the fuck? Co to za jakieś samuraje z katanami, że nas tak masakrują? Dobra, spoko. Dobra, te trzy dywizje dopłynęły, ta jedna dywizja chyba też dopłynie. Ej, nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Jezus, czemu wy się tak głupio wbijacie? Halo? Co to za głupie pomysły? No dobra, puszujcie ich, skoro tak uważacie, że taki jest plan na push. W sumie, bo ta linia frontu się jakoś popsuła. Bang. 175 dywizji. Zajebiście. Usuń mi tę linię frontu. Halo? Ktoś tu ma jakąś linię frontu? Weźmy ciebie. Wrzućmy ciebie tutaj. Nie tak. Zróbmy coś takiego. Zróbmy... coś takiego. Takie szlaczki. Okej, zajebiście. Powiedzmy tak. I puszuj. Tutaj. Okej, miłej zabawy. Natomiast te dywizje tutaj ze wschodu. Weźmiemy o coś takiego. 29 dywizji. Okej, rzucimy jakiegoś innego marszałka. Bo już mi się nie chce bawić. Marszałek ponny niech będzie. Siemon budionny. Ciebie chyba wykorzystywaliśmy do szkolenia dywizji, jeżeli mi pamięć nie myli. No i sobie tam puszuj. Wedle uznania. Możesz agresywnie. Ty też agresywnie, tu już są jakieś tylko resztki japońskich dywizji. Okej, dobra. Trzy dywizje czołgów dopłynęły. Jeszcze jedna gdzieś powinna być dywizja. Płyniesz? Tak, płyniesz tą jedną dywizją. No i zajebiście. No i teraz powinno ci łatwiej iść pusz. Cztery dywizje pancerne, to jak dywizje pancerne. Szkoda, że nie widzę, ile oni mają dywizji, nie wiem czemu. Z mojej informacji. Szkoda. To za moim... O, jakieś lotniskowcy tutaj pływają. Jest bitwa morska. O, polujemy na nasze konwoje, kapnęli się. Dobra, przynajmniej jeszcze dywizje pancerne dało się przetransportować, które jednak nie mają szans. Czy wy macie tu problem z zaopatrzeniem? Nie no, wy tu sobie radzicie z zaopatrzeniem. Tu jest problem z zaopatrzeniem. I tutaj, o Jezus, jaki tu jest problem. Aha, bo jakieś dywizje się przemieszczają. Dobra, to wiele wyjaśnia. To wiele wyjaśnia. Okej, no dobra, ale wygląda to całkiem sensownie. Jakieś kolejne okręty się wystawiają.
No chodź tam tutaj, wiem, że... Bo jak się zatopią, to jednak szkoda tej dywizji pancernej. Czyli jeden transportowce poszły na dno. No i te czołgi tak średnio puszują. Chociaż jakbyście wszyscy zaatakowali. Te czołgi zamiast tutaj może jakby zaatakowały tutaj, to może jakoś by to wyglądało. O, ale sporo dywizji tutaj mają. Nie wiem, czemu nie widzę informacji o nich. Czy ja mam chyba maksymalny poziom. Jeżeli chodzi o szyfrację, deszyfrację. No właśnie, maksymalny poziom. A radarów raczej tu budować nie będzie. Nie będę, nie wiem, czemu nie widzę. Okej, dobra. 6. No i zatopili mi tą dywizję pancerną. No, przechwycili ją. Okej, czyli trzeba, jak będziemy wysyłać większe liczby dywizji, to trzeba będzie uważać. Bo może być przypał. No. Przy okazji, skoro już tu jesteśmy... port. Zbuduj tutaj port na wyższy poziom. W razie czego, że jak podeślę więcej dywizji, żeby nie było przypału, że mi zaraz braknie zaopatrzenia, bo to było najgorsze, co by mogło się stać. Okej, okay, jak tutaj te... Wy macie limit? Będzie do 1000. Okej, okay. Wy tu macie... też do 1000. I tu są same myśliwce. Też skrzydło do 1000 niech będzie. Nie ma co się ograniczać. Okej. Okay. Dziś jest krytyczny problem z zaopatrzeniem. Odcięli mi jakąś dywizję? Nie wiem, po prostu miliard dywizji chodzi w jakichś chińskich zadupiach. No właśnie. Jest problem. Okej. Okay. Tu już widzę, że już dotarliśmy do francuskich zdobyczy. Okej. Okay. Właśnie, trzeba zmienić okupację, żeby mi się nie buntowali. Łagodna polityka okupacyjna. Łagodna. Szwajcaria? What? Okej, okay, nie wnikam. Menjiang, nacjonalistyczne Chiny. Okej, okay, no dobra. Ten desant średnio wychodzi. Dobra, wiecie co? Te ataki idą wam jak krew z nosa. Weźcie na razie się wstrzymajcie. Na razie się wstrzymajcie. Poczekajmy, poczekajmy na posiłki. Spokojnie, nigdzie nam się nie śpieszy. To my jesteśmy stroną atakującą w tej wojnie teraz. Dobra, tu idą posiłki. 30 ileś dywizji? 35. Ej, było 42 chyba. Gdzie jest reszta dywizji? Może gdzieś wrzuciłem do jakiejś armii. A, tak, bo jak pewnie łączyłem tą armię, to gdzieś się wrzuciły. Okej, okay, wy się tutaj przemieszczacie. Zajebiście. I to jest jeszcze ta armia, tak? W sumie tą armię też możemy przerzucić na wyspę. Okej, okay, dobra, mamy nowy rodzaj lotnictw, pancerników. Moglibyśmy w sumie wrzucić nawet kolejny. Klasa Lenin. Dobra, niech się robi klasa Lenin. Spoko. Szczyt twierdzi, że ma szansę się przebić. Jakoś tego nie widzę. Dobra, nie atakuj. Niech ci się zorganizują te dywizje, morale się podniosą. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o uzupełnienie? Okej, okay, mniej więcej sensownie. Mogliśmy dywizję wystawić. Czy mogę je wystawić na przykład tutaj? Nie, nie mogę. To by było zbyt chamskie, bym nie mógł je tutaj wystawiać. Latamy na tym rejonie. Mogliśmy sobie tutaj jeszcze jakieś skrzydło wrzucić. Jakie to jest lotnisko? 1200. No nie wiem, gdzie oni mają te przeklęte okręty. Liczba okrętów wroga 7, 10, 4, 3... No tu już nie mam informacji. Nie, 6. Okej. Okay. Ta dywizja zajęła, co miała zająć. To możesz podesłać tutaj siebie z pomocą. Okej. Okay. Nie wypływamy jeszcze. Czekamy na wsparcie. Czekamy, na aż te dywizje podejdą, żeby nie walczyć na sucho. Czemu te A, dobra, idziecie tutaj. 58 dywizji! 58 dywizji nad tym jedną prowincją się... Oje, nie chcę na to patrzeć. Nawet nie chcę na to patrzeć. Ogarnijcie sobie tutaj te pozostałości. Okej. Okay. Nie no, naprawdę byłoby miło, jakby Amerykańcy przypłynęli swoją flotą. Właśnie, jakie Amerykańcy mają flotę? Flota Amerykańców to... 243 okręty. Spoko, szanuję, naprawdę. Ekspansja na południe, co nam to właściwie daje? Zdobyj... Iran, Irak, Afganistan, ej, bo to by było niegłupie. Dajcie mi jakieś dywizje. Możemy sobie zaatakować Iran, Afganistan? Czemu by nie? Tu mam jakąś armię. Raptem 29 dywizji. Usuń sobie ten rozkaz, wrzuć sobie atak na... Co to za jakieś dzikie plany? Oni pewnie dołączą do osi, jak ich zaatakuje. Chyba, że dołączą do Wielkiej Brytanii, to by byłby szypał, by musiał walczyć z aliantami.
Miejmy nadzieję, że dołączą do osi, albo w ogóle do żadnej frakcji nie dołączą. Myśmy sobie Irak zdobyli, Iran. Takie fajne strategiczne punkty. I na co jeszcze? To mi się przeterminuje ten cel. Tak, w 45. Iran, Irak i Afganistan. Okej. Okay. Spoko. Możemy to zdobyć. Są fajne bazy morskie, na Ocean Indyjski, jakiś ropa, zawsze coś, fajnie to zdobyć. Jak najbardziej, popieram takie akcje. Stalin approve it. Okej. Okay. Gdzie te dywizje? Tutaj dopiero. No dobra, niech się robią. Tylko cały czas mnie zastanawia, czemu ja nie widzę informacji o tych jednostkach. Przecież mam najwyższy poziom, jeżeli oni mają taki sam, no to powinienem tak czy siak widzieć. Nie robimy żadnego celu narodowego. Przeniesienie fabryki za Uralem, to potrzebne? Średnio. No dobra, zrób. Niech będzie. Problem z zaopatrzeniem gdzieś tutaj na wschodzie, luzik. Tutaj kończymy. Jeżeli chodzi o ten rejon. Okej, okay, już tutaj też kończycie. Tutaj puszujemy. Mongolia troszeczkę terytorium zdobyła. Tutaj gdzieś Francuzi łażą. Jezus, co ci Francuzi robią? Czy możemy ich już atakować? Jakby co to atakuj agresywnie? Nie, poczekaj, aż się więcej dywizji zbierze. Czy ty masz jakieś dywizje pancerne? Górskie. Górskie tu mogą się akurat przydać. Jakaś kawaleryjska? Nie, same nie. A czemu masz taki problem z... Aha, bo się przemieszczacie, dobra. Jak się przemieszczamy, to mają obniżone zorganizowanie. Ej, czemu wy się ustawiacie na mojej granicy? Halo, przyjaciele! Jesteśmy sojusznikami, naprawdę. Zaufajcie mi, jestem dobry. Komunizm naprawdę piękny ustrój. O, jakaś bitwa morska? Chyba mnie nie dotyczy. Dobra, wypłyjmy tymi okrętami. Liczba okrętów wroga 7. Dominacja na morzu 184%. No dobra, dobra, jest bitwa morska. Nowe nacjonalistyczne państwo chińskie kapituluje. Wspaniałe wieści. Jest bitwa morska, to mnie teraz najbardziej interesuje. Co tu się dzieje? Tu są jakieś dwa okręty wroga. Trzeci wchodzi do bitwy. Czwarty, są lotniskowce, są nasze bombowce morskie. Oni mają jakieś takie 9 śmiesznych samolotów. Okej. Okay. Mamy lepszego generała. Byle nie stracić pancerników i będzie fajna bitwa. Dobra, ich lotniskowiec został z tyłu. Czekajcie, oni mają też... O, jakieś posiłki im doszły. No, posiłki im doszły. Dobra, stracili pierwszy okręt, krążownik lekki. Moich ubotów nie wykryli jeszcze. Pancernik poszedł. Chlei, czy jak on tam się wabił. Kolejne okręty, niszczyciel, no to nie jest duża strata. Dobra, my jeszcze nic nie zatopili. Czekajcie, ktoś coś ode mnie chce, co wy chcecie? Nie chcę żadnych dywizji, Mongolia też nie chce żadnych dywizji, interesuje mnie ta bitwa morska. Cztery uboty poszły na dno, 5 ubotów. Desant. Może japońskie? Nie, bitwa. Co ja bitwę, że wiem, że bitwa. Dobra, straciliśmy krążownik. Pancernik, fuck! Pancernik i krążownik liniowy. To gorzej. Dobra, oni stracili więcej, ale jeszcze 7 lot... Boże, jak te lotniskowce mnie irytują. Wiem, że macie ich za dużo, ale nie topimy wam w ogóle tych lotniskowców. No te stracili pancernik. Niby większe straty. 13 ubotów, to mnie tam dmuchą i interesują uboty, ale... Czekajcie, jeszcze raz bitwa morska jest. Dobra, znowu coś tracą. Wkrywanie okrętów. Oni stracili teraz tylko jeden krążownik. Okej, okay, pewnie uciekali. Nie, znowu cały czas walczymy. Trzecia faza tej bitwy morskiej. Okej. Okay. O, na start stracili pancernik? Tak, pancernik, Fuso. Tupolew zestrzelił. O, i znowu Tupolew zestrzelił. Dobra, jednak działają te samoloty. Okej. Okay. Szkoda, że mamy taką przestarzałą flotę, ale naprawdę nie było czasu, żeby bawić się w modernizację jej. Jak jesteśmy, gramy na poziomie weterana, a przeciwnicy są zbustowani, to naprawdę ciężko ze wszystkim nadążyć. Dopiero teraz modernizujemy lotnictwo i flotę. W 43 roku, grudzień. Okej. Okay. Coś topimy, czy nie? Nie. Ale poszły dwa pancerniki. Znowu trwa bitwa morska. Może w końcu uda się zestrzelić te przeklęte lotniskowce. Dobra, to wy sobie tutaj walczcie. Jak wy sobie... O, ty możesz atakować. To atakuj. No i już lepiej.
Spokojnie. No i tu dochodzą dywizje sobie. Możemy nawet wystawić coś. Wystawiaj w tej prowincji. Też wystawiaj w tej prowincji. Wystaw mi te dywizje. Bo póki oni tam walczą, to my możemy sobie przetransportować te dywizje tutaj. O. Póki oni tam walczą, są zajęci walką z naszą flotą. O, właśnie skończyli chyba? Tak, skończyli. O nie, znowu walczą. Okej. Okay. A to jakieś resztki. Niepełna flota, albo jeszcze nie dopłynęli. Okej, okay, dobra, jest 6 lotniskowców. Nie ma naszych bombowców w tej walce. Dobra, są już. Są już nasze bombowce morskie. Ale lepszy generał, czy to jest? Yamamoto. Będzie przypał z Yamamoto, to jednak będzie ciężko walczyć. Okej, okay, to jest jakaś druga bitwa morska, nie nasza. Może Amerykańcy, Brytyjczycy? Nie wiem, nie wiem. Wycofali się. Okej. Okay. Jak tam nasza flota wygląda? 22 okręty. Ale łoboty tylko straciliśmy i chyba dwa pancerniki z tego, co ogarnąłem. Okej. Okay. Byle te nasze dywizje by tam dopłynęły. To jest teraz ważniejsze. Jak ten cel na Iran? Na Irak, Boże, Iran, Irak. Dobra, wypowiedzmy ci wojnę i liczmy, że nie dołączysz do aliantów. Jak dołączysz do aliantów, to przypał. Ale powinieneś dołączyć do osi, znając mechanikę tej gry. Tak, dołączyliście do osi, dobra. No i zajebiście. Dołączyliście osi do osi. My sobie tutaj spuszujemy. Zajmiemy Bagdad, troszeczkę surowców, troszeczkę ropy i takie tam śmieszne rzeczy. Dobra, wy tam sobie puszujcie. Tu jakiś... A, bo tu desant poleciał. Tu była informacja o desancie. Okej. Okay. Tu jakiś dostał się burdel, jeżeli chodzi o granice, ale to już mnie nie obchodzi. Tu znowu jest bitwa morska. Zajebiście. Nie ma naszych bombowców. Nie ma cały czas. Nie ma. Halo, bombowce nasze, morskie. Wy macie tu rozkaz latania? Nie no, macie tu rozkaz. Jeszcze łapie się na Morze Japońskie. Czemu tu nie latacie? Halo, proszę tu latać. Dobra, tutaj... Dobra. Dorzuć te dywizje. Tu jest problem z zaopatrzeniem już? Nie, cały czas jeszcze ogarniamy sprawę. Pomóżcie... A, bo tu już masz za dużo dywizji. To weźmy, odłączmy te dywizje. Tak, 9 dywizji odłączmy, wrzućmy na nowego generała. Niech będzie Żukow. Też puszuj. Okej, okay, zajebiście. Bitwa morska. Halo, gdzie są nasze bombowce? A, dobra, jednak uciekliśmy. No i dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze myślicie, jak nie ma naszych bombowców, to nie walczyć. Nie, dobra, wiecie co? Już nie ma sensu. Nie, nasza flota, nasze jednostki dotarły do Japonii. Bezpieczny transport. Napraw teraz, wracajcie do portu, żeby się naprawić te pancerniki, zwłaszcza, że dwa są uszkodzone, Władywostok i Archangelsk. Żeby nam ich nie zatopili, tu jakieś nowe okręty się wystawiły, zajebiście, niech one się tam produkują. Tu kolejne dywizje zmierzają do portu. Tutaj puszujemy resztki, tu jakiś desant kończymy, tutaj kończymy jakieś śmieszne nie wiadomo co. Czyli tak, walczy jeszcze Japonia. Walczy jakieś Imperium Xi'men San i Irak. No bo Irak przed chwilą zaatakowaliśmy. No. Ej, Ej, halo. Irak jest mój, Francuzi, zostawcie to. Halo, proszę to zostawić. To jest jakiś dziki push. Dobra, mam nadzieję, że jednak zdobędziecie Bagdad i kluczowe prowincje Kuwait i te inne... Nie, Kuwait jest brytyjski. O, nowe czołgi średnie. Wow, rychło w czas. Rychło w czas, nowe czołgi średnie. A wrzuć mi te atomówki. Teraz będzie masa zabawy, czołg średni. Nie, halo! Nope! Czołg średni. Czołg średni. Czołg średni. Czołg średni. Czekajcie, czy mamy... Czy my produkujemy czołgi lekkie? Tak, mamy duże... Uuu, panie! No tak się nie bawimy. Wrzućmy czołg lekki. Mamy takie braki na czołgach lekkich. Część niech idzie na czołgi lekkie. Okej, okay, mamy wydobycie 5. Super, to troszeczkę surowców więcej. Lotnictwo. Mamy 44 rok. Zrób mi nowy bombowiec morski. Okej, okay, i cały czas zmieniamy sobie tutaj produkcję czołgów średnich. Nie. Czołg średni. Halo? Czołg średni? Tak. ...23 okręty transportowe? What? Co wyście mi zatopili? Już jakieś konwoje szły. Okej, okay, dobra, wy tutaj puszujecie całkiem sensownie.
kilkadziesięcioma dywizjami. Problem z opatrzeniem? Nie, okej. Port budujemy, zajebiście. Jakby co, to mogę wam nawet tutaj chyba drugi port rzucić. Żebyście mi nie zdychali z głodu. Wrzućmy tu na wszelki wielki drugi port. Jakby mieli zdychać z głodu, to mamy zabezpieczenie w postaci drugiego portu. Okej. Aha, tu jest teraz, no tak, dużo dywizji w jednym miejscu. No to wyjaśnię troszeczkę w sumie. To daj mi tą jedną armię. Chodź do tego portu tutaj. Okej. I w sumie chodź ty też do tej armii. Znaczy do tego portu. Okej, na razie więcej dywizji nie wrzucamy. A kto jest z zaopatrzeniem? 23 na 31. Nie no, moglibyśmy coś wrzucić. Tu tutaj się stacjonuje. 19, 6 górskich. A daj mi te 6 górskich. Może przepłyną. Zobaczymy. Może przepłyną. Okej, jak tam push na Irak? No i zajebiście pushujemy. Zaraz zdobędziemy Bagdad. To sobie przy okazji zaatakujemy Iran. Potem Afganistan. Zawsze troszeczkę fabryk, surowców. Przepłyniecie? Chyba przepłyniecie. 700 na 1000, 600 na 1000, 1000 na 1000 myśliwców. A tutaj? Tutaj sobie robicie to, co macie robić, zajebiście. Tu jest 700. Jak wygląda bitwa? Mamy wsparcie lotnicze? Oni też mają wsparcie lotnicze. Wsparcie powietrzne. Okej. Okay. Przydałoby mi się więcej baz. Bym tu więcej myśliwców wrzucił. Rzuć mi bazę lotniczą tutaj. Bardziej się przyda. Czy jakieś tam naprawianie fabryk na razie. Właśnie, na ile fabryk pracujemy? Na tyle slotów surowców. Jakiś nadwyżka, zapotrzebowanie 2 na Wolfram. Ropę! Jakie to czasy nastały, że Związek Radziecki musi importować ropę. Dobra, importuj mi stali troszeczkę więcej. Okej. Okay. Halo? Dobra. Ukończono badania. Co to było? To był myśliwiec zrobiony. Okej, okay, myśliwiec. To możesz sobie zrzucić nowy myśliwiec, niech on tam się robi. Co ja chciałem zrobić? Chciałem chyba zwiększyć, bo nie mamy dominacji w powietrzu. Bo coś mi tu lata, bo nie mamy wsparcia powietrzna. To nie jest dobre. Wsparcie powietrzne, dominacja wroga w powietrzu. Coś im tu jednak lata. Czyli wrzucimy więcej troszeczkę myśliwców. To jest duża baza lotnicza. Wrzuć mi takie śmieszne myśliwce, niech one się... Irak kapituluje, zajebiście. Znaczy nie, te wszystkie wyrzuć. Niech wrzuć te stare. Niech one się modernizują. Gdzie to jest? Myśliwiec, te stare myśliwce. Niech, jak one są przydzielone do baz lotniczych, to dopiero tyle się modernizują. Dziwne, jak myślę, powinny być tak, że nawet jak są w magazynie, to one się modernizują, no ale bywa, że się nie modernizują. Dobra, ale tutaj wam podziękuję za uwagę. Jeszcze w następnym odcinku zaatakujemy Iran. Myślę, że Afganistan sobie dopuszujemy. No i co? Myślę, że skończymy tą Japonię, bo widzę, że zaczęliśmy ładnie puszować. Tutaj wyspy są całkowicie zajęte. Możemy pomyśleć o jakimś innym desancie na południe. No cóż, do zobaczyska. Cześć, trzymajcie się i pamiętajcie o ocenie. Cześć, trzymajcie się. Na razie.